Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, dzisiejsza partia pochodzi z 2014 roku, grana pomiędzy Borysem Gelfandem a Aleksandrem Griszczukiem. Borysa Gelfanda w swoich materiałach już przedstawiałem, białoruski szachista, który mieszka w Izraelu i reprezentuje ten kraj w chwili obecnej. Piekielnie silny arcymistrz, były wicemistrz świata, grający z Anandem o ten tytuł. Z kolei e, czarnym kolorem gra Aleksander Griszczuk, który jest rosyjskim arcymistrzem od 1999 roku. Wspaniały szachista, bardzo go lubię osobiście. E, on gra w szachy tak dosyć, e, dosyć logicznie, bym powiedział. Wiem, że to brzmi normalnie, ale e, bardzo mi się jego gra podoba, jego styl, jego debiuty. No i e, przejdźmy może do rzeczy. Przejdźmy do tej partii. Gelfand rozpoczął D4, posunięciem D4. On grał często ten ruch. Gamit hetmański to jego konik. Tutaj Aleksander Griszczuk rozpoczął skoczek F6, C4. Posunięcie G6. Widzimy, że białe mają silne centrum, a czarne tutaj kierują się w stronę obrony królewsko-indyjskiej. Z czego Griszczuk również słynie. Obronę królewsko-indyjską gra bardzo dobrze. Posunięcie skoczek C3 rozwojowe, naturalne. No i tu niespodzianka: Aleksander Griszczuk nie zagrywa goniec G7, czyli nie będzie obrony królewsko-indyjskiej, a zagrywa D5, moi drodzy. D5, czyli e, obrona Greenfelda. Obrona Greenfelda e, ma na celu to, że jeżeli tutaj mm, zbije pionek, zbije skoczek i będzie zagrane E4, no to wybijamy na C3, bicie pionkiem na C3. Troszeczkę musimy sobie powyobrażać tą pozycję. No i tam gramy goniec G7 i szarpiemy centrum poprzez ruch C5. Bardzo bogaty debiut w różnego rodzaju warianty. No ale wariant inny wybiera w tym momencie Borys Gelfand i zagrywa. Goniec F4. Tak również można grać, moi drodzy. Goniec G7, rozwój trzeba kończyć. Trzymamy punkt D5, więc jest dobrze. Posunięcie E3 zawsze się przyda, dlatego że bronimy punktu D4, i goniec jeszcze swobodnie tutaj wspomaga pionka na C4. Posunięcie pod tytułem Roszada ze strony Griszczuka i wieża na C1. No, widzimy, może o co tutaj teraz chodzi e, Borysowi, Borysowi Gelfandowi. Wieża na C1 też ma na celu to, aby zbić tupiona i razem z gońcem wspomagać się w ataku na punkt C7. No właśnie, jak sobie z tym, moi drodzy, poradzić? Otóż yy, można zagrać na pewno ruch C6, ale Borys, yy, przepraszam, ale Aleksander Griszczuk zagrywa gońcem na E6 i tu się y, nic y, wielkiego, że tak powiem, nie dzieje, bo jeżeli będzie bicie na D5, no to kulturalnie odbijamy skoczkiem na D5, i jeżeli skoczek odbija na D5, no to zauważmy, że Hetman odbija na D5. Tego pionka zupełnie sobie olewamy, ponieważ mamy też tutaj atak na D5. Y, pole A2, a jeżeli by nastąpiło na przykład takie C4, to też trzeba uważać, bo jest na przykład szach na A5 i również jest atak na G2, także mówię, m, wariantów jest cała masa. No tak w partii nie nastąpiło, tylko po Goniec E6. Goniec E6 jest sprytnym ruchem, bo wymusza tutaj jakieś opcje z tym pionkiem na C4, no i właśnie Gelfand zagrywa posunięcie C5 i teraz spokojnie Griszczuk zagrywa posunięcie C6. To jest ważny ruch. Wiele, y, wiele osób zagrywa tak takie posunięcie skoczek c6, co wydaje się normalne, ale zauważmy, bo potem ciężko będzie wyprowadzić hetmana, ciężko będzie jakoś tutaj ten rozwój zrobić na hetmańskim. Dlatego c6 zawsze się przyda, a skoczek przez d7 znajdzie drogę ucieczki, może przez a6 w przyszłości. Zobaczymy, jak się też ta partia potoczy i będziemy mogli wyciągnąć jakieś wnioski, ale c6 zawsze się ten ruch przydaje, broniąc bardzo solidnie punktu d5. No, i zobaczmy co nastąpiło dalej. Gelfand zagrywa goniec D3. Dziwię się, że nie wyszedł jeszcze skoczkiem, no, ale kolejność posunięć zmienił. No, i teraz moi drodzy, trzeba się bardzo poważnie zastanowić, jak grać. Jeżeli gramy te, tego typu schematy troszeczkę zamknięte, no, to trzeba. Dobrze, zaznajomić się z teorią debiutów i wiedzieć, jak y, potem grać aktywnie. Zaskoczę Was teraz posunięciem. Może jak y, dam Wam dwie sekundy i spróbujcie zgadnąć, jak zagrał Griszczuk w tym momencie. No właśnie, przypuszczam, że nie zgadliście, że poruszył się znowu gońcem, ale gdzie? Moi drodzy, na C8. Wiele z nas teraz, wiele osób z nas, wiele. Zastanawiamy się pewnie, dobra, sorry za moje błędy językowe i za myśli, ale to takie e, szybko sobie zaczynam tutaj myśleć i analizować. Wielu z nas, e, będę starał się może mówić trochę wolniej, wielu z nas e, łapie się za głowę. No ale jak to? Goniec S6 poruszył się na C8. No jak to wytłumaczyć? Mianowicie tak. Bronimy na B7, goniec z E6 już spełnił swoją rolę i tutaj zmusił pionka, żeby zagrał na C5, więc pozycja ma charakter zamknięty. No i będziemy planować, zaraz mówię co dalej, bo teraz poszło H3. Ten ruch jest ważny, bo jeżeli tego H3 by nie było, to Skoczek by tutaj starał się męczyć tego gońca i by go prawdopodobnie wymienił. Zagra, zagrał tutaj e, Gelfand H3 i co dalej? Co znowu zrobił Griszczuk? Uwaga, skoczek z F na D7, nie z B na D7, tylko właśnie z F. Co ten ruch znowu tutaj wyprawia? Drugi raz rusza się w, y, drugą figurą w debiucie. Otóż to posunięcie uwalnia gońca i atakujemy tutaj punkt E5 za chwilę. Znaczy, postaramy się zagrać pionkiem na E5. Skoczek zagrał na F3, bo grać tak trzeba, no i ruch E5. Piękne posunięcie. Które totalnie rozwala centrum białych. No, moi drodzy, e, oczywiście tutaj można by było zbić skoczkiem, skoczkiem, gońcem, gońcem, pionek do końca, i na w następstwie tych wszystkich wymian skoczek D7 z B8 i atakujemy dwa pionki, jeden z nich po prostu ginie. Po tych wszystkich wymianach czarne czułyby się na pewno dobrze. Gelfand postanowił wybić to pionkiem, zachowując troszkę więcej figur i Zbijamy na. Nie, 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 nie! Zbijamy na C5. Tego pionka zbić nie wolno. C5 pionków. Pionki są porówno z atak na gońca, którego chcemy jak najbardziej wymienić. Dlatego też Gelfand ucieka na B1 i wyprowadzamy spokojnie skoczka na D7. Broniąc skoczka, bo tutaj też zobaczcie, że jeżeli byłby ruch białych, powiedzmy czarny gra jakiś taki pusty ruch A6, to grozi bicie. Na D5 i wieża patrzy tutaj na skoczka z odbiciem, dlatego skoczek D7, żeby bronić. B4 zagrywa tutaj y, Borys Gelfand i posunięcie skoczek E6. Zobaczcie, skoczki stoją naprawdę solidnie, fajnie atakowany jest goniec. No, i ten pionek może być w tarapatach. Przepraszam, ten pionek na E5 może być w tarapatach. Roszadę. Zagrywa Gelfant nie zważając na tego gońca, po prostu tutaj rozwój jest dosyć istotny. No i tutaj Griszczuk wymienia tego gońca, pionek wybija i zauważmy, że para gońców jest u czarnych. No i tutaj wygląda to dosyć, dosyć przyjemnie. No ale pozycja jest koło równości, aczkolwiek to jest kwestia gustu, kto jakim kolorem woli grać. Ja bym chyba wolał czarnymi mimo wszystko. Skoczek B6. Bardzo ciekawe posunięcie. Zresztą też naturalne. Zauważcie, ten skoczek zwalnia miejsce dla gońca, żeby on mógł swobodnie się poruszać. Niekoniecznie na F5, ale diagonala jest otwarta. No i skoczek też ma bardzo przyjemną placówkę na C4. W następstwie tych wszystkich ruchów pionkami, pewne tutaj e, wolne miejsca się pojawiają i trzeba próbować je zajmować figurkami. To jest na pewno dobra opcja. Hetman D4. No, centralizacja hetmana. Zawsze jest dobrą opcją, o ile nie będzie ten Hetman atakowany, ale zauważcie, że przeszedł Hetman, znaczy poszedł na pole D4 pod rentgen z gońcem. No i jak to wykorzystać? Otóż bardzo prosto, trzeba grać od razu ruch F3, żeby próbować tutaj rozbić tą strukturę. No fajnie byłoby, jakby białe wybiły na F6, co się nie stało w partii, rzecz jasna, no trzeba sobie jakoś z tym radzić. B5, bardzo ostry ruch, bardzo fajny, który powoduje teraz rozbicie tutaj tego skrzydła hetmańskiego. Ale tutaj się czarne w ogóle nie przejmują i zagrywają skoczek na C4. Zobaczcie, blokujemy wieżyczkę. A przede wszystkim naciskamy jeszcze mocniej na punkt E5, co jest istotne w tej pozycji. Bicie na C6, bicie na C6 trzeba wykonać. Posunięcie goniec D3 z atakiem na gońca. No i tutaj jakieś konkrety. Zawsze e, trzeba policzyć warianty, jak y, gramy już na konkrety. Słuchajcie, bicie na E5 nie ma wyjścia. Wykorzystujemy jeszcze, że skoczek jest na C4 i skoczek wybił na E5. Moi drodzy, co by było na przykład, jakby pionek wybił na E5? Czy zastanawialiście się nad tym ruchem? Jak tutaj w tym momencie zagrać? No, właśnie. Yy, zauważmy jedną rzecz, że grozi na przykład bicie na F3. To jest takie poświęcenie lekko intuicyjne, bo na przykład, jakbyśmy zbili na F3, pionek by zbił na F3, no to mamy bardzo fajne posunięcie Hetman G5 z szachem. Z następnym ruchem goniec E5. Ten król tutaj raczej ma wielkie kłopoty. Także to y, bardzo standardowe, fajne poświęcenie. Tak też nie poszło. W partii y, nastąpiło skoczek, bije na E5. No i jak zagrał Griszczuk. Wielu z nas pewnie by zbiło tutaj na E5. Nie Griszczuk, Griszczuk zbił końcem. W odpowiednim momencie oddał tego potwora z G7 za skoczka, ale tu już też wchodzą konkrety. Moi drodzy, partia no, też bogata i niełatwa. Zerkajmy dalej. Pionek wybił na E5 i skoczek zagrał na D2. No właśnie, taki ruch skoczek D2 jest dosyć odpowiedzialnym posunięciem, dlatego że jak wieża zagra na D1, to musimy znaleźć jakąś opcję dla tego skoczka, bo jak on potem wróci, to zostanie po prostu zbity przez gońca i nic czarna nie uzyskują. Na szczęście Aleksander Griszczuk miał tutaj w zanadrzu pewną grę. Wieża z F na D1 tak właśnie się potoczyła ta partia i jest Hetman G5. No dobry ruch, bardzo dobry ruch, bo bronimy tutaj e, skoczka na D2, grozimy zbiciem na H3, również grozimy skoczek na F3 z szachem i ze zdobyciem Hetmana. Widzimy, że tutaj król jest związany, więc bardzo groźne posunięcie. Hetman zagrał na E3. No tutaj, białe proponują wymianę. I zauważmy, że jakbyśmy zbili Hetmana, pionek by wybił Hetmana, no to skoczek znowu nie ma dobrych odejść, bo zostanie zbity przez gońca. A wieże już są tutaj gotowe do, do szybkiej gry. Więc po tym ruchu należało znaleźć wtrącone posunięcie, i takowe istnieje. Skoczek na F3 z szachem, Hetman wybić no nie może, bo chyba, chyba że chce tutaj poświęcić się y, w ramach obrony króla, ale myślę, że to by się nie opłacało. Król na H1 po prostu, Hetman wybił na E3 i zauważcie, że przy takim ataku niekoniecznie trzeba atakować króla, tylko może uzyskamy jakąś fajną za to y, inną opcję, tak? Nastąpiła wy wymiana i skoczek na E5, no i tu fajną opcją jest zdobycie po prostu pionka. Pionek więcej u czarnych. Kwestia teraz realizacji, która też była dosyć ciekawa i dużo się działo jeszcze w tej partii. Uwaga, e4. Sprawa oczywista, białe chcą wymieniać pionki, bo tutaj wieża też ma fajną opcję na zbicie tego pionka, bo na przykład po wybiciu no skoczek wybija i myślę, że biały żyje i ma się dobrze. Całkiem fajnie tutaj może to wyglądać. Poza tym też goniec może zbić na e4, to jest też druga opcja, no ale nie wybijamy na, na E4, nie chcemy tutaj tak grać. Griszczuk postanawia przepchać pionka, ustawić go na czarnym polu. Zauważcie, gdy mamy, to też często powtarzam, gdy mamy gońce tego samego koloru, no to warto ustawiać pionki na kolorze przeciwnym, żeby przeciwnik nie mógł, nie mógł nas po prostu zaatakować, nie mógł, na, nie mógł zaatakować naszych pionków. Skoczek na 4 rzecz jasna. Tutaj trzeba bronić C5 i starać się naciskać na punkt C6. No i wieża B8. Normalny, kulturalny ruch, staramy się grać aktywnie figurami. Mi się bardzo skoczek E5 podoba, on tu stoi naprawdę bardzo mocno i bardzo stabilnie, też broni ważnego punktu. Goniec na C4, szacha widział, szacha dał, król na G7 i wieża zbiła pionka na D4. No właśnie, białe odbiły pionka. Czyż to nie wspaniała wiadomość? Jasne, że wspaniała, ale chyba nie w tym momencie, bo Griszczuk miał na to odpowiedź. To, że oddał tutaj pionka z powrotem, nie oznacza, że dalej nie ma dobrej gry. Owszem, ma. Wieża na B4. Powierza y, na B4. Widzimy, że jest związana wieża z D4, i przy okazji atakujemy skoczka. Skoczek poruszył się na C5 i skakuje tutaj Griszczuk aktywnie kolejną wieżyczką na y, F2. Z myślą o ataku na króla, z myślą o ewentualnym zbiciu w przyszłości, może pionka takie są też opcje, bo jak widzimy, wieża może teraz zbić pionka na A2, bo jakby goniec odbił, no to mamy wieża D4. No, pułapki taktyczne y, y, widnieją wszędzie. No i teraz A3 zostało zagrane. No właśnie, zostało zagrane A3. Zaraz do tego przejdziemy, ale zwróćmy uwagę, co by się stało. Jakby skoczek zagrał na D3, spróbował wymiany więcej figur i uproszczeniem pozycji. Trzeba też mieć na to dobrą odpowiedź. Troszkę się dzieje, troszkę trzeba pomyśleć. No i tutaj bardzo dobrą odpowiedzią jest wieża D2. Zauważcie, skoczek może zbić i wieżę, i skoczka. Skoczka już się nie opłaca, bo tutaj wisi na D4. Tak, jakby skoczek zbił skoczka, wyobraźmy sobie, wieża bije na D4. Skoczek na przykład bije na C6 z widełkami na wieżyczki, no ale jedna z wież czarnych może zbić tutaj na C4 ze zdobyciem materiału. No, a co by było po biciu na B4? Wieża zbija na D4, zauważmy, i znowu są takie bardzo nieprzyjemne ataki. Tutaj też y, białe nie, na szczęście nie tracą figury, bo jest wtrącony ruch goniec na A6. Jeżeli wybijamy na B4, to goniec zbija na C8. Ale tutaj jest bardzo dobra opcja jeszcze. Wieża E4. Nie musimy się śpieszyć właśnie ze zbiciem od razu figury. No, przypuśćmy, goniec by zbił na C8 i zbijamy na B4. Zauważmy, że końcówka jest z czystym pionem więcej. Skoczek w tym momencie jest lepszy od gońca. Wystarczy po prostu zrealizować to, e, tą przewagę, co nie jest oczywiście proste, no ale na e, poziomie zawodników 2700 grubo plus, no to e, jest już sprawa dosyć prosta, więc e, na to też griszczuk liczył. No ale w partii, wróćmy do pozycji, nastąp, e, wróćmy do partii, poszło A3, no i wieża z B4 na B2 i widzimy, że wieże na dwójce tutaj bardzo mocno atakują punkt G2 przede wszystkim. Skoczek ruszył na A4. No dobra, skoczek atakuje, jasne. No i teraz przechodzimy znowu do bardzo ważnego momentu w partii. E, jak byście, moi drodzy, zagrali? Bardzo y, ciekawy i silne, y, ciekawe i silne posunięcie. Goniec na H3. Niesamowicie silny ruch, ale jakże trudny. Kto z nas by taki ruch wymyślił? No nie wiem, ja bym takiego ruchu przy partii prawdopodobnie nie znalazł. No, i co tutaj grozi? Grozi wzięcie na G2 z szachem, grozi wzięcie wieży. No, białe przyjmują tą wieżyczkę. Griszczuk wszystko przeanalizował i najpierw wybił z szachem na G2. Zauważcie, że dwa pionki się wolne zrobiły. To jest duży atut. Król ruszył na H2. Jakby król ruszył na G1, to wybicie skoczka i grozimy takim bardzo nieprzyjemnym matem na F3. Dlatego też na H2 się poruszył. Wieża. Kulturalnie odbiła tutaj skoczka. Czarne mają jakość mniej, ale za to są dwa pionki wolne i król jest troszeczkę odkryty, więc nawet bardzo, więc jest dobra opcja na dalszy atak, mimo że nie mamy hetmanów. Król ruszył na G3. zauważcie, że król zmierza tutaj wysoko, no ale czarny mu na to nie pozwala. G5. Zauważymy teraz sobie, znaczy, zauważmy tutaj, że pionek bardzo ładnie broni tych pól. Skoczek broni tego pola. Goniec broni tego pola. Król ma lekkie problemy. Na to pole również nie może wskoczyć. Jedyne wolne pole to jest na H2. No ale czy król chce wracać? Nie wiadomo. Zobaczmy, jak było w partii. Wieża z C. Na D1. To jest też logiczne zagranie, wieże chcą się zdwoić i spróbować na przykład y, wymienić tutaj jedną wieżę, no i zobaczymy jak to się potoczyło dalej. Griszczuk się tym w ogóle nie przejmuje i wykorzystuje siłę swoich dwóch pionków, co po z lekkimi figurami może dać wielką korzyść. Wieża z czwórki ruszyła na... D2, widzimy, że jeżeli teraz tutaj na przykład skoczek by zbił no to możemy odbić też na G2 prawda, więc tutaj Griszczuk wymienia te wieżyczki cyk cyk i goniec zbija na E4, trzy pionki więcej, jakość mniej, no ale pozycja jest, no jest wygrana tak wam powiem, to jest wygrana pozycja bez tej jakości, ale realizacja jest oczywiście istotna Wieża ruszyła na E2. No, i teraz wiszą dwie figury. Król nie może ruszyć tutaj, więc jak to obronić, moi drodzy? Jak to obronić? Obrona jest prosta. Prosta, jak się wie, oczywiście. H4, ruch wtrącony. Pamiętajmy o ruchach wtrąconych, to jest bardzo ważna sprawa. Wiele osób tutaj pewnie by zbiło od razu gońca, no, ale wieża by zbiła, atakowałaby skoczka i mielibyśmy spore problemy. Oczywiście, skoczek by wybił tutaj. Remis mamy praktycznie w kieszeni, ale my chcemy tu czarnymi. Wygrać, dlatego H4 Król poruszył się na F2 No jest e, oczywiście ruch wtrącony Kolejny skoczek G4 Schodzi z linii i goniec ma swobodę Król na G1 Moi drodzy, w tym momencie Aleksander Griszczuk Zagrał skoczek F6 z obroną gońca Była prostsza Już tutaj wygrana e, Spróbujcie, so, e, zatrzymajcie film I, za, i pomyślcie chwilkę ma, Dam wam 2-3 sekundy ok I w tym momencie pokazuję rozwiązanie Posunięcie, które wygrywało to było H3. Jeżeli wieża by zbiła na E4, to jest H2 wstępem. No, niby nie doprowadzamy Hetmana. Jeżeli król na G2, to właśnie robimy Hetmana. Król wybija skoczek F2, król na G2 i skoczek bije E4. Dwa pionki więcej zostają w bardzo prostej końcówce. Jest to sprawa również techniki i w tym wypadku jest to jeszcze prostsze. No, Griszczuk nie poszedł na to. Nie wiem dlaczego, może nie zauważył, nie wiem, miał inną pewnie koncepcję. Może widział, że te pionki dosyć szybko idą i też H2 nastąpi jeszcze z połączeniem z gońcem. Nie wiem, nie dowiemy się tego. Trzeba przeanalizować dalej. Ta pozycja nadal jest wygrana, ale jak, jak to realizował Griszczuk i czy udało się? Zobaczmy. Posunięcie goniec na E6. Król ruszył się na G3. Podciągamy troszeczkę króla. To jest bardzo ważna rzecz. Podciągamy aktywność króla. Wieża na E1. Goniec poruszył się na F3. Widzimy, że tutaj może pionek chce na G4 się poruszyć. Także taki ruch też się zawsze przydaje. Oswobadza skoczka, który nie musi już bronić na E4 gońca. Wieża ruszyła na E5. I G4 maszerujemy szybciutko. Goniec dał szacha. Król na H6 kulturalnie uciekł. Zauważcie, że król też ruszył na y, pole koloru czarnego, a nie na jakieś takie białe pole, żeby y, tutaj nie dostać przy okazji jeszcze jednego szacha. Chociaż to nie miało pewnie żadnego znaczenia, no ale warto też zwracać na to uwagę. Goniec na D3 i goniec na D5. Stabilnie goniec ruszył na D5. Broni pionka. Piony maszerują praktycznie jak chcą. Goniec F1, no właśnie. Czy tutaj te pionki mają teraz szansę? Widzimy, że goniec chce pomóc w obronie. Posunięcie G3 ze strony Griszczuka, może były lepsze opcje, ale plan to plan. Goniec na h 3. Troszeczkę przestawiam szybciej te ruchy, bo mówię, nie zagłębiajmy się aż tak bardzo w każde posunięcie. E, warto popatrzeć sobie na, na większym luzie e, i co dalej, co dalej, jak realizować tą przewagę. Skoczek ruszył na E4, goniec poruszył się na E6. No właśnie. Białe też grają bardzo sprytnie. Borys Gelfand szuka opcji wymiany tego strasznego gońca, który tutaj po diagonali ma szanse wielkie i doprowadzać pionka na H2. Taki jest plan. No ale wymiana tych gońców już powoduje, że tego planu nie ma. Ale Griszczuk miał tutaj asa w rękawie i zagrał skoczek na F2. Ten skoczek bardzo ładnie współpracuje teraz z tymi pionkami. Zaraz zobaczycie dlaczego. Goniec wymienił na D5. To trzeba zrobić i pionek zbił. Na D5. No właśnie, czy wieża może zbić pionka? Otóż nie może, bo jakby było bicie, to mamy ruch H3. I zauważcie, że ile szachów by tutaj wieża nie dała, król się zawsze zbliży do wieży, a potem y, dajemy na H2 szacha i dorabiamy Hetmana z następnym posunięciem, bo skoczek tego pola rzecz jasna broni. Więc y, no w tym momencie wieża nie może zbić na D5. Król zagrywa na. Y, G2. Owszem, posunięcie OK, bo y, widzimy, że po H3 można zbić pionka, prawda? No i co zagrywa griszczuk? Griszczuk podciąga tutaj pionka D4. Widzimy, że skoczek nie tylko współpracuje z tymi pionkami, ale również z pionkiem y, D4 w tym wypadku. Wieża D5 i D3. Im pionek bliżej, tym lepiej. Wieża musi być już przywiązana do piona. Posunięcie A4. No, Gelfant jeszcze liczy na jakieś takie opcje A. 5, a6, wieża d7, wybicie szybko, powrót i pionek może dojść do Hetmana. No, plan jest prosty, ale niestety nieskuteczny. Moi drodzy, tutaj jest posunięcie piękne, a5. Zauważcie, że mm, gramy pod y, zbicie wieży. Wieża niestety nie może zbić pionka, bo ten ucieka do przemiany Hetmana, a dwa pionki zawsze się bronią same, jeżeli zostaje na placu boju sam król. Król f3. I król na G6. Ten król troszeczkę potańczy, zaraz zauważymy. Takie ruchy myślę, że dosyć zbędne, dlatego przelecimy te ruchy dosyć szybko. Wieża D8, król F7, wieża D4. Król trochę tutaj e, pomanewrował, może Griszczuk chciał zyskać troszeczkę czasu. Zauważcie, że nie można być pionka, bo cały czas ten ucieka, więc jak król pójdzie... Nie, król tu nie może, jeżeli król tu pójdzie, to ten pionek ucieka, no także jest niebezpiecznie. Wieża ruszyła na d5, e, król na e8, wieża d4, król e7, wieża d5, król f3, król, król f6 zbliża się troszeczkę do tej wieży, wieża szacha dała, król f5 wieża na d4, król e6, tak chciał właśnie Griszczuk tutaj królem czmychnąć, wieża d8, król wysoko, zauważcie, że jak wieża by z tej strony atakowała, to król by się już tutaj przedarł i wspomógł pionka do przemiany, wieża ruszyła na d7, no i właśnie król chciał stanąć na e5, pewnie mógł szybciej to zrobić i w tym momencie jak wygrywać dalej czarnymi? Posunięcie h3, król nie ma wyjścia, musi wybić, i piękny ruch. Uwaga, uwaga. Jak zagrać czarnymi, żeby wygrać? Skoczek na E4 z szachem. Zauważmy ważną rzecz. Jeżeli mm, król wybiłby tutaj na H3, to mamy ruch D2. Wieża nie może na D3, bo szach z widełkami. Jeżeli król by się poruszył na G2, Skoczek E3, przepraszam, skoczek D, D6 zasłaniamy wieżę i doprowadzamy pionka, nawet szach nic nie daje, bo król wystarczy że zagra na D5 i przemiana jest gotowa. Dlatego w tej pozycji tutaj Gelfan zagrał królem na F3, ale mamy posunięcie H2. Król na G2 i uwaga, ruch, który wygrywa. D2. Widzimy, że znowu ten sam motyw, skoczek D6 jest możliwy. Tutaj oczywiście wieża mogłaby na przykład w tej pozycji się już Gelfand poddał, Griszczuk zwyciężył. Jeżeli by nastąpiło wieża D3, no to również mamy bardzo fajną opcję. Bierzemy Hetmana, ten motyw się już powtarza. Szach, cyk i zdobywamy wieżyczkę. Bardzo polecam Aleksandra Griszczuka partie. Są naprawdę niesamowite i gra z wielkim zrozumieniem i ciekawi, ciekawymi w ogóle kombinacjami. Nie boi się grać kombinacyjnie. Serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że partia przypadła Wam do gustu. Powodzenia w analizach i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej!